Druga połowa kwietnia. Jako że spłukany Krzysiek szaleje, major bywa częściej na wiewiórkach niż w Belwederze. Przez szkolną przewijają się epizodyczni redaktorzy, którzy namawiają Konona, by wszedł na ścieżkę wojenną z Meksykaną. Warmińsko-Mazur po wysprzątaniu podwórka rękami Jana Łosia zdaje sobie sprawę, że nie ma niczego lepszego do roboty, więc przybiera swetry wojenne i wytacza wojnę mieszkańcowi Boboli. Zapraszam do kolejnego odcinka serialu Uniwersum sezon 2019. 14 kwietnia major kłóci się z Krzyśkiem, bo ten nie poczuwa się do dołożenia i wstawienia drugiej szyby w wybitym oknie. Ale za to kombinuje, jak tu strusia obrobi z kasy lub zmienia. Jest to Krzyśkowa klasyka, że gdy pieniądze mu się jakimś cudem jak zwykle rozeszły z portfela, to zaczyna szukać złodzieja, który jest tego wszystkiego winien. O, szykuje się, powiedział, że mi teraz, jak wcześniej powiedział, że mi samochód zabierze. Nie udało mu się, a teraz mówi, że po prostu kamery. Zgłosi do prokuratury, że mi zabiorą kamery. Ja podatek zapłaciłem, a on nie zapłacił. Kupił samochód, to niech samochód mu zabiorą. Lublina w tamtym roku chcieli zabrać, to 150 zł zapłaciłem, to dołożył się do światła. I krzyczy, nie wiadomo jakie rzeczy. Ja idę do takiego ośrodka, tam gdzie bezdomni przychodzą i idę na święta wielkanocne. A on zaczyna gadać jakieś głupoty, po prostu. Jak wariat gada. O, mam właśnie list. Ten z urzędu i do urzędu pójdę. No telefonie, ja nagrywam, a nie na telefonie. Wariatkie, papiery chyba ty masz. No, powiedziałem, pierwszo usunę kamery, wtedy się wymelduję i wszystkie rzeczy mam zabrać. Dzielnicowy tak powiedział. Jakby prowadzasz się, co jest twoje, masz prawo zabrać. A nie ty mówisz, że ty zgłosisz, żeby mi te, żeby nie zabierali kamer. Sobie nagrywaj, sobie kup kamery i już sobie zamontuj. Ja nie będę montować. Zamontuj sobie tutaj ja te kamery będę, i tutaj nie sobie będę więcej. Będę przyjeżdżać, niech się patrzą. A co to ja ci będę wstawiał szyby? To ja mam ci szyby wstawiać? Teraz ludzie powiedzieli. Co powiem, prawda? Jedno okno ja wstawiłem, te drugie powinien wstawić już. Ja wstawiałem dwie okna. Jakby widzieli raz. A mój samochód był, przepraszam bardzo. Stary. No, samochód mój. A ostatnio 150 zł zapłaciłem za okno, za dwie taksówki w tą i z powrotem. I za okno. A okno wcześniej kosztowało 110 zł jedno okno. To prawie wychodzi dwa okna. Dołożyć trochę i dwa okna wychodzi. No, szukaj piesków. A bóli. O! Wstaw okno Kononowi. A co to? Całowite. A co to? Ja... Kononowicz wybił. Dwie kamienie, jajka. Kononowicz robił wszystko. Nie, to ja na pewno. Nie, ty nie, Kononowicz robił to. To Kononowicz wybijał okno sobie. Bo przyjechali ostatnio. A może pan sobie wybił? To wstaw pan. Dobra. Również 14 kwietnia Białostockie Towarzystwo Ochrony Zwierząt wydaje expose, gdyż dowiaduje się o tym, iż warmianin zarzuca im uśmiercenie Nera oraz że poszukuje nowego psa. Treść? Uwaga! Właściciel psa ze zdjęcia, Krzysztofka, któremu zostały postawione zarzuty znęcania się nad psem, poszukuje kolejnego psa do adopcji. Uprzedzamy wszystkie osoby, stowarzyszenia, fundacje i schroniska o tym fakcie. Bądźcie rozważni. Każdego, kto umieści tam psa, ostrzegamy, że robi to na własną odpowiedzialność. Nie będziemy kolejny raz sprzątać po kimś, kto uzna ten dom za właściwy. Nero dochodzi do siebie, nabiera ciała, jest szczęśliwy, spokojny i bezpieczny. 16 kwietnia Mexicano robi jedną z grubszych ripost w swojej karierze w odniesieniu do zarzutów Konona, które pojawiły się parę dni wcześniej, były na wcześniejszym odcinku. I znowu muszę ripostować tego, no, uczciwym, pajaca. Pajaca, no bo to pajac. Dla mnie to jest pajac.
Słuchajcie, ale musiałem to sobie wszystko zanotować, bo jeszcze przy okazji będą pozdrowienia, a nie chcę przedłużać, bo szkoda czasu na tego pajaca. Widziałem jego materiał, słuchajcie. Twierdzi, że ja kłamię. Słuchajcie, twierdzi, że ja kłamię, tak? Ciekawe tylko, pod jakim względem ja kłamię. Wszyscy wiedzą, że ja piję alkohol, spożywam go. Oczywiście, że tak, więc tutaj kłamstwa żadnego nie ma. Więc ja nie wiem, o co mu chodzi z tym kłamaniem. Nie wiem, o co mu chodzi naprawdę. Trudno mi powiedzieć, słuchajcie. Także nie wiem, Konon, naprawdę jeszcze raz nie wiem. Konon, bo Kononów jest 100 tysięcy. Co ty bierzesz? Właściwie nie, powinieneś coś brać, bo to mi się pogarsza. Jakie ja mam z majorem konszachty? Jakie? Chłopie, jak? Nie wiem, co ty w ogóle gadasz na bzdury? Nie, naprawdę, posłuchaj siebie, chłopie, posłuchaj, bo ja cały czas muszę się odnosić do tego wszystkiego. Posłuchaj siebie, co ty mówisz, bo po cholerę dzisiaj do mnie dzwoniłeś 5:30. 5:30, słuchajcie, widzowie, 5:30 do mnie dzwonił. Po cholerę ty do mnie dzwonisz o 5:30, jak ty dzień wcześniej jedziesz po mnie jak po szmacie. No, kurde, debilu ty jeden. To jest kolejna sprawa, bo ja chcę krótko to powiedzieć i dowalę. Mówisz, że ja przepijam ich kasę, ludzi. Stary, ja jeżdżę przynajmniej na wycieczki, przynajmniej robię jakieś filmy stamtąd, a ty siedzisz na dupie i co robisz? Żresz. Żresz, przeżerasz pieniądze. Kupiłeś asterkę z łoma? Proszę bardzo, kupuj. Ciekawe, jak długo postoi. Też na złomowanie pojedzie niedługo. Za roczek. No, ja przynajmniej, kurde, dla widzów robię to, że jeżdżę, pocztówki wysyłam. Wysłałeś komuś pocztówkę? Jakbym cię nie zmusił 2 lata temu, to byś zmusił, namówił, inaczej powiem, namówił, to byś w życiu nie wysłał żadnej pocztówki, bo masz wysłane na widzów. Tobie się liczy tylko o, tylko to się tobie liczy. Dla mnie jesteś... szkoda słów mi na ciebie nawet. I twierdzisz, że ja kłamię. Dobra, lecimy dalej. I teraz tak, następna sprawa. Mówisz, że ja nie odmawiam wódki i tak dalej. Widzisz, flaszka, którą dostałem, ja ci zaraz mogę przynieść. Poczekaj, pauza. Dobra, wracamy. Siemano, jeszcze raz, Meksykano. Teraz patrz buraku. Pamiętasz? Dałeś mi to od widza. Widzisz, ile u mnie leży to? Nie wyprzesz się, że mi tego nie dałeś. Patrz, widzisz? Ile wina ubyło? To też leżysz 3 tygodnie, że ja chlam wódę. Chłopie, ile razy mnie częstowałeś wódką z baryku? Ile razy? Powiedz mi, ile razy? Ile razy częstowałeś mnie, namawiałeś, żeby wypić samogon na moje urodziny, gdzie to no, kiepsko się dla mnie skończyło, ale dobra. Były urodziny, trudno. Były urodziny, okej, były urodziny. Kto mówił, żebym ten prezent od widza, który jak widać, słuchajcie, jest zamknięty jak wół widać. Banderola nie zdjęta, nic. Przynieś do mnie i to wypijemy. Ja to powiedziałem? Oczywiście, że ci się wyprzesz, bo, no bo przecież ja kłamię, nie? Także, kurde, dziadu jeden. Wiesz co, stoję w twoje bzdury, nikt nie uwierzy nawet. Możesz sobie gadać co chcesz, nikt w to nie uwierzy, słuchaj, bo kłamać to kłamiesz ty, bo ja nie oszukuję widzów, że piję browary, bo lubię i będę pił. Następna sprawa, mówiłeś, że nera ci zabrali przeze mnie, ja w tym palców nie maczałem, ale jak już mamy tak być szczerzy, to ja widziałem nera i był ewidentnie zagłodzony, tam są zdjęcia. Czemu nie karmiłeś swojego psa? Doprowadziłeś go do takiego stanu przez 2 lata, że on wyglądał jak z Oświęcimia ludzie. I nie zaprzeczysz, bo są zdjęcia. I kto tu teraz kłamie znowu? Kto kłamie? I jeszcze dzwonisz teraz do mnie. A wczoraj na mnie jechałeś. Wiesz co? Ja do ciebie nawet nie będę chodził. Ja nie mówię po nazwiskach, ja mogę mówić do każdego. Dla mnie jesteś brudasem. Ty spójrz na siebie, jak ty wyglądasz, chłopie. Spójrz, jak wyglądasz, spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. W lustro spójrz. Nie dość, że śmierdzisz, nie dość, że wyglądasz jak jakiś, nie wiem już, jak diabeł, ja nie wiem, tu może trochę zadbaj o siebie, bo wyglądasz jakby cię piorun trzasnął w głowę. I to każdy ci powie to, tylko nie chcą mówić, bo się boją ciebie, ja się ciebie nie boję. No, jak już tak chciałeś riposty, to proszę bardzo, no. No to powiedzmy prawdę, skoro ja kłamię, no to kurde, spójrz w lusterko!
Spójrz w lusterko, nieogolony, brudny, zaszczany, jak to się mówi, bo byłem i czułem ten zapach i nie tylko ja to powiem, nie tylko ja, nie tylko, zapytaj się innych widzów, kurde. Myślisz, że tylko ja to czułem? Nie, kolego. Nie tylko ja to czułem. No, najpierw, kurde, walisz na mnie, że ja kłamię. Co ja kłamię? Że łoś, to, że łoś tam ledwo się taczał, a ty go jak jeszcze gorzej niż jak parobka, jak niewolnika traktowałeś w pewnym momencie. Przy jasterce. Dosłownie. Najpierw go upijasz, a potem, kurde, każesz mu zasuwać, a wiesz, że łoś jest bezdomny i zamiast mu pomóc, to ty go wykorzystujesz. Taki właśnie jesteś, że ja pieniędzy mam nie dostawać? Słuchaj, to jest moja prywatna sprawa, na co ja wydaję pieniądze widzów. Na razie to ja wydaję na wycieczki, na wyjazdy, na jedzenie, na to, żeby pokazać jakieś miejscowości, gdzie nie każdy był. A ty co pokazujesz? No to powiedz mi, co ty pokazujesz. Siedzisz w chacie i prawie... I robisz tak, no, dosłownie, nawet nie nagrywać nie umiesz. Kolejna sprawa, czasami od święta, że świat jest zły, bo człowiek człowieka zabija. A co ty zrobiłeś ze zwierzęciem? Co ty zrobiłeś, do czego doprowadziłeś tego psa? Bo ja ci mogę pokazać mojego psa, a ja twojego widziałem. Na zdjęciach i nie tylko, i na żywca. Co ty zrobiłeś? Zwykłe, biedne zwierzę. Zwierzę, przepraszam, przejęzyczyłem się. Ze schroniska jeszcze w dodatku ze schroniska, gdzie pies był w schronisku, czyli był niczym. Co ty zrobiłeś? To jest dziecko twoje? To ty, to z kim ty je rodziłeś? Człowieku, weź zacznij brać lekarstwa. Moja noga tam nie stanie nawet, już mam cię po prostu potąd. Nie chcę ja ani pieniędzy z tych filmów od ciebie, nic. Ja sobie jakoś poradzę. No, ale ty to już, o. Pukaj się tu! Może coś pomoże, może. O, znowu. Może coś pomoże to pojechać nad morze. Naprawdę, czy nie wiem, czy to ty jest coraz gorzej, bo ty 2 lata temu taki nie byłeś. Ale ty tego nie zauważasz. A no jeszcze do tego psa. Czemu tak krzyczałeś, żeby nikt nie podchodził do psa? Bo dobrze wiedziałeś, że go zaniedbałeś i że go zachudziłeś i że Nero był w złym stanie, bo gdyby był w dobrym stanie, to by ci go nie zabrali. Nie zabraliby ci go. A wiesz, że wszystkie schroniska już mają zgłoszone, że dla ciebie nie można dać żadnego zwierzęcia. Nie wiem, czy o tym wiesz, bo ja o tym wiem. Bo się dowiedziałem, ja mam swoich szpiegów, swoich myków. Także nie dostaniesz w życiu psa. Właśnie za to, że zagłodziłeś zwierzę. Bo to nie był pies majora. On nie miał obowiązku biegać z garami i gotować mu i dawać, chociaż to robił. Czego ty nie robiłeś oczywiście, no. Miałeś, już nie powiem brzydko, miałeś to w nosie, człowieku, no. O czym ty gadasz? I kto tu kłamie? No, wszyscy, kurde, dużo ludzi widziało, jak ten pies wyglądał. A ty twierdzisz, że on był zadbany. No to ja mówię dla wszystkich widzów, fanów twoich i moich, że pies był zagłodzony, zaniedbany. I faktycznie nieraz widziałem, jak kurde w gównach siedział. A że straż miejska nie reaguje, ani policja, no to sorry, no to co, ja miałem go odpiąć i uciec z nim? No, Nero by nawet nie poszedł tam, no. Bo Nero... siedział non-stop na smyczy, więc prawdopodobnie nawet nigdzie by nie poszedł, zresztą gdzie ja bym go zabrał? No ja do niego praw nie mam, bo by było oskarżenie, że go ukradłem. Jeszcze raz się odniosę, spójrz w lusterko, jak ty wyglądasz, człowieku, spójrz. Spójrz na mnie i spójrz na siebie, porównamy się. Spójrz, co z tego, że ty masz asterkę, która się rozsypie za rok? No, bo taka prawda, rozsypie się za rok. Długi materiał wyjdzie, cholera. No ale to musiałem się odnieść do ciebie, zripostować, bo to co ty pleciesz za bzdury, to ja nie wiem. Ty naprawdę na odwrót, ty powinieneś coś za to brać na głowę. Powinieneś, bo jak ty nie przestaniesz, nie będziesz nic brał, to stary, źle ci wróżę, źle. Bo ja byłem, słuchaj, byłem na dołku tam 40 parę godzin, tam nie było alkoholu, przeżyłem. Więc ja dam radę żyć bez alkoholu. Ale ja nie zwariowałem, a ty wariujesz. Plecisz takie głupoty, że szok.
Co, zazdrościsz, że nad morzem byłem? Jedź! Tylko kurde, ty się boisz. Boisz się, bo dla ciebie wyjazd nad morze to... będzie takie coś, nie? A tymczasem w Belwederze zapowiadany jest nowy, wielki plan gospodarczy dla Polski. Plan Kononowicza. YouTube'owi analitycy wypowiedzieli się z wielką nadzieją wobec tego planu. Na podstawie oświadczeń, że pan Krzysztof przygotowuje go w wolnych chwilach, oszacowano, że prace nad nową reformą ekonomiczną dla Polski na ulicy Szkolnej 17 muszą trwać już co najmniej 24 lata, więc z pewnością okaże się ona dobrze dopracowana i całkowicie przełomowa. Niektórzy już spekulują, że będzie opierała się ona na specjalnych łańcuchach technologii blockchain zwanych kononocoinami i majorocoinami. Różnica w wartości tych cyfrowych pieniędzy byłaby zależna od ilości sypukcji kanałów. Doszły nas słuchy o pana planie alternatywnym dla planu Balcerowicza. Wszyscy Polacy mają być bogaci. Czy może by pan zdradził szczegóły tego, czy jeszcze jest za wcześnie? Szanowni Państwo, jeszcze, panie redaktorze Robercie, jeszcze jest za wcześnie zdradzenie mojego planu, ale w wolnych chwilach zajmuję się ekonomią i przyszukuję ten plan, żeby nikt nie wiedział, ale powiem tu dla narodu i dla pana powiem, że ten plan będzie, na pewno ludzie staną się bogatsi o wiele, za miesiąc, za dwa będą bogatsi i ja proszę o poparcie mnie na prezydenta, a zobaczycie, że naród polski wyjdzie prędko z kryzysu, będą zakłady powstawać, będą wszystko powstawać, ale nie powiem, jaki to mam plan, z tego powodu, że to na razie... Coś jeszcze? Szanowny Państwo, to będzie pieniądz, od razu powiem, pieniądz, ale nie powiem jaki pieniądz i tak dalej, ale tylko zdradziłem takie tajemnice, że to będzie pieniądz. Polacy boją się euro. Tak, euro do niczego nie doprowadziło, masz rację, panie redaktorze Robercie, że euro jest zdradliwe i tak dalej. Euro padnie, jak już mówiłem na tych filmach i powtarzam bez przerwy, euro padnie i tak dalej. Również tego samego dnia major poszedł na Wielkanoc organizowaną dla osób ubogich. To chyba z chęci spędzenia świąt z kimś innym niż Krzyśkiem, bo już wtedy był przedsiębiorcą z własną działalnością, płacącym podatki w święta, nie święta, a stan bycia ubogim pod względem materialnym miał już dawno za sobą. 19 kwietnia wypłynęła nagrana rozmowa z 5 stycznia, podczas której to Sławek rozmawia z nanitrowanym Wojtkiem, który oświadcza, że jest w lesie i że przebywa tam z Bogiem. Widziałeś? Gdzie ty jesteś? Halo. Wojtek. Co robimy? Gdzie ty jesteś? Mich? Jak to się dzieje? Wróciłaś do domu? Gdzie jesteś? W lesie na razie. A Wojtek, kiedy będziesz wracał? Dzisiaj czy jutro? Nie dzisiaj. Bo dzisiaj nie musisz, bo są ci nowi redaktorzy i zadzwoń tylko do Krzysia, że wszystko jest okej. Okay, bo się martwi, a oni jak przyjdziesz nawalony, to cię nagrają i będzie lipa. To może lepiej jutro wpadnij, tylko nie zamarznij. Nie. Masz ciepło? Pewnie. Aj, nie będę. Dwa dni byłeś w lesie, czy byłeś w jakimś ciepłym miejscu? W lesie. To jak ty tam śpisz na takiej zimie? O, ty wariacie, wariacie. Tylko, Wojtek, nie wracaj nawalony do domu. Wytrzeźwiej albo jutro wróć. Jesteś tam z kimś? Nie. Sam jesteś? To lepiej, żebyś był z kimś, żeby ci się to nie stało, żeby ci ktoś pilnował. Nie. Co? Jestem z Bogiem. O ty wariacie. I spałeś w lesie, żeś spał całą noc.
Tak. A czym się przykryłaś? Niczym. Kurde. O widoku. No, no i co teraz będziesz robił? Na razie tu jestem. A masz co jeść i pić? Mam. No. Kurczaka mam jeszcze. O ty dzikusie, ale żeś poleciał. No, to ja zadzwonię najwyżej do Krzysia, że ci nic nie jest. Co? Czy ty zadzwonisz? Bo się martwi o ciebie. On, żeby nie widział mojego numeru. No nie, no to nie, to dobra. To, a mogę mu powiedzieć, że nic ci nie jest? Tak. A powiedzieć mu, że będziesz dzisiaj czy jutro? Dzisiaj będę. Dobra, a to wytrzeźwi, wypij jakąś wodę, nie pij tam już nic więcej. Żeby ten... Dobra. No, bo my się martwimy o ciebie. Także ten... Wytrzeźwi trochę i wracaj do domu. No, to ja... Cieszę się, że jesteś, że zadzwoniłeś. To... Halo? Wojtek? Następnie Kononowicz robi expose z tego powodu, że obrzucono mu posesję jajkami. Całość jest naprawdę długa, okraszona wieloma smaczkami, jednak oszczędzę większości i dam tylko kilka najbardziej esencjonalnych smaczków. Bo tak tylko bandyci robią. Rzucają jajkami, kamieniami, wybijają okna. Co dom mój zrobił dla was? Co ja zrobiłem dla was? Czy ja chodzę do was, obrzucę cię jajkami? Czy ja chodzę do was z kamieniami, wybijać szyby, chodzić? Tak, i teraz chcę pokazać, co wy robicie. Zobaczcie. 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 Koło. Numerku, trafialiście w numerek. Ale nie trafiliście, bo przeszkadzało gałęzie. Tylko trafialiście w domy. Zobaczcie. Tylko człowieka, który zrobił dla was, robi dla was. Dla waszych dzieci, potomki, dobrze, żeby mieli gdzie sport uprawiać, żeby mieli wszystko co robić. I szanowny państwo, gdzie te rodzice? Ale rodzice sami się boją was. Nie ma prawa nic zrobić. Wy jesteście teraz panami, wy jesteście teraz hrabiami, rządzicie. Lokator teraz ma prawo, większe prawo jak właściciel. Lokator rządzi właścicielem. Lokator może wyrzucić z domu właściciela. Tak, tak, szanowne państwo. I to, co ja powiedziałem, szanowne państwo, kochani moi, to jest prawda. To jest cała prawda. Dlaczego wy tak robicie? Jeszcze raz pokażę. Zobaczcie, to wasze rączki. Zobaczcie. Wy same domagaliście, nawet Meksykano przychodził do mnie, to mówią, Krzysiu, zrób plac zabaw dla dzieci, zrób. Zrobiłem, zleciłem, żeby było zrobione. Dlaczego wy tak robicie? Dalej Meksykano mówił, jak ostatnio przyszedł, mówił, a boisko, będzie boisko na szkolnej. Będzie. Nie martwcie się, będzie. Będziecie grać w piłkę, ale tylko proszę dać mnie żyć. Dać mnie żyć, dać mnie wszystko. Nie obrzucajcie mego domu jajkami, bo tak Bóg nie nakazał robić jajkami. Czy ja chodzę do was i podchodzę pod dom i obrzucam jajkami? Nie, bo na Warmii nie ma tak. Ale tu na Białymstoku, całym województwie białostockim, bo to nie jest Podlasie, tylko Białystok, jeszcze raz wam mówię, to jest Białystok i weźcie atlasy lat do 75, zobaczcie, jak się pisało, jak wszystko. Tak, pisało się tu Białystok, a Podlasie, ta nie Biała Podlaska. To tam pisało się Podlasie, a tutaj Białystok się pisało. A gdzie ja mieszkałem, to Warmia, a Mazury to od Grajewa, od jeszcze Giżycka, Grajewo i tu już Mąki, Knyszyn, to jest Mazury, to jest wszystkie Mazury tutaj. Teraz wy mówicie, że ja mam czarne podniebienie. Nie, ja czarnego podniebienia nie mam nigdy i nie miałem, bo w Warmii nie ma czarnych podniebieni. Zajedźcie na Warmię, stańcie przed urzędem, jakimś miejskim,
gminnym i zobaczycie, jak tabliczkę pisze, czy mazurskie, czy warmińsko pierwsza. I, a wtedy sami się przekonacie się, że ja mieszkałem na Warmii, a nie mazursko. Teraz dołączyli tych Mazurów, czarnych podniemieńców i nożowników z Grajewa do gdzie? Do Warmii. Tu mówią, że tereny polskie. Jakie to polskie? Tu jest tereny ruskie. Ruskie i tak dalej. Białystok był i będzie podlegać pod Białoruś, a Białoruś podlega pod Rosję. Pod ZSR. Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego. To nie dacie na mnie pokazać nawet, żeby tak zrobić jak Piłsudski, że mój pradziadek, że szedł z kosami, szedł, bronił naród, was bronił i oddał życie za was. To wy teraz umiecie ładnie, pięknie dla mnie dziękować i dla mojego pradziadka. Na pewno źle podziękujecie, bo wy nie znacie historii starodawnej. Gdzie wasza zapomniana historia starodawna? Pytam was. Teraz jak przychodzicie, nie wiadomo jak podcięci, włosy na jakiegoś panka, manka, ganka, hanka, lonka i tak dalej, a nie umiecie nawet normalnie się podciąć się u fryzjera, że na trójeczkę albo na tam troszeczkę na szósteczkę możecie się pocinać na równo i wszystko, ale nie na panka. Jak przyszła ta wielbicielka, zamiast mnie przyjść pomóc drzewa popiłować, zamiast przyjść pomóc posprzątać, to jeszcze śmiecie robicie. 22 kwietnia Konon kontynuuje zmasowany atak na umocnienia Boboli 10. Dzień dobry Państwu, wstałem rano i zobaczyć Light Meksykana. A chciałem dla Was bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że wysyłacie pieniążki dla jego paczki, wszystko, koszulki i tak dalej. Wysyłajcie dalej, widzicie? Już zaczął chlać wódkę. Zaczął chlać wódkę, a mówił, pokazywał na kanale swoim, że on wódki nie pije. Zobaczcie, transmisja na żywo dnia 11. Widzicie? Wódki ma pod cholerą, browaru ma pod cholerą i chla. Tak zachowuje się Meksykanom na live. Tak trzeba spożywać. Poucza młodzież, naucza na live swoim, że trzeba spożywać alkohol. Trzeba chlać do odporu. I szanowne państwo, powiem tak teraz. Wysyłajcie jeszcze raz jemu dużo pieniędzy, nie po 20 zł, ale po 1 000 000 zł wysyłajcie, bo wy jesteście osłami, a on mądry człowiek, bo on was olewa całkowicie, żeby od was czerpać alkohol, a pisze na podróże mało i duże do was. Chubarcie, że on w Gdańsku był, szanowne państwo. Tak jak kiedyś pokazywał, że on mąż pił i tak dalej, on pije nadal. Alkohol to jest alkoholik. On nazwał mnie pajacem. Od pajaca słyszę. Od pajaca, alkoholika, moczodołka. Powiedział, że pojechali do Gdańska. Śmiechu warto. Można tak tych twoich wielbicieli oszukiwać. Oszukujesz jak nie wiem, jak mało który. Pokazałeś sam na lajcie flaszeczki. Pokazałeś wódeczkę, a mówisz, że pokazałeś i mówisz, że nie pijesz wódeczki. A kupiłeś 4 wiśnióweczki. Dziękuję tobie. Brawo dla ciebie. Bije brawo, patrz. I co? Wiesz, że oszukujesz swoich młodych wielbicieli, jak chcesz obijesz na ten najmniejszy paluszek. A mama twoja musi pierniczać ostro, prać twoje ciuchy, a było widoczne na kanale twoim, jaką masz pralkę. Taką samą masz pralkę jak ja, wiernikową. W kuchni stoi, koło lodóweczki. Wszystko było widoczne. I powiem tobie, przestań kłamać, Meksykanko. Ja zawsze muszę tobie dawać tę odpowiedź, respondentę. Zawsze muszę. Tego samego dnia Meksyk na pozycjach obronnych. No i to zachowanie karygodne, typowego wariata Konona, bo to wariat się tak zachowuje. To ja się tak nie zachowuję nawet. I on nie był po alkoholu.
A może był trochę. Z bekę z niego zrobili tylko. A on wygania, co, zazdrościsz dla majora, że był gdzieś w Łomży? Ja nie wiem, czy to był materiał teraz nagrywany, czy był trochę wcześniej, ale opublikowany teraz był. Co, zazdrościsz? Ty nigdy dupy nie będziesz miał. Spójrz na siebie w lustro i jeszcze popatrz na swój charakter. Jaka to, gdzie, która dupa do ciebie przyjdzie? Człowieku, się ogarnij. Chyba trzeba tylko gumowa lala, to, no to wtedy tak, gumowa laleczka i pojechali. Hopsa, 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 hopsa. No bo inny... I co, zazdrościsz majorowi? No co, że 60-letnia. A i co z tego? Czasami 60-letnia laska będzie lepiej wyglądać niż ty. I najprawdopodobniej tak było. Bo ty mówisz, spójrz w lustro, się pobije. Zobacz na siebie, chłopie, kurde. A ty żałujesz majorowi? A co ty jesteś, jego ojciec? No, zechce to się, on wyprowadzi, nie zechce to się nie wyprowadzi, to jest jego sprawa. I słuchaj, gdzie on będzie jeździł, będzie chciał, to będzie kał i 60-latki, a ty dalej będziesz hopca, 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 hopca robił, o. No tak, ślo. I tyle, nie miałeś baby, nigdy nie masz i nie będziesz miał. Taka prawda, co? Jeszcze, o, znowu mówisz, że ja kłamię, że ja w Gdańsku nie byłem. Kurde, ja mam świadków, chłopie, że byłem w Gdańsku, mam filmy. No i znowu pieprzysz bzdury, no pieprzysz bzdury, weź zacznij brać te leki, bo ci już tak odwala. A, właśnie coś słyszałem, obiło mi się uszy, że jedziesz właśnie sobie do tego, do Houston. No to brawo, teraz ja ci brawo pobiję. Jedź, 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 nie wiadomo, czy ty wrócisz stamtąd. Bardzo dobrze, popieram, bo tobie już kurde korba odwala na maksa. Ty już nie wiesz, co robisz, nie wiesz, co mówisz. Nie wiesz, co robisz, nie wiesz, co mówisz. Moja matka zarabia na mnie pieniądze, oczywiście, że tak, karmi mnie, daje wszystko, nie? Jakoś ja z lodówę zapycham. Widziałeś, że stoi pralka frania? Tak, stoi pralka frania. Dobra, ale to jest pralka rezerwowa, w razie czego, jak zepsułaby się ta normalna pralka. Oczywiście powiesz, że kłamie. Ja ci któregoś razu udowodnię. Na pewno nie będę w śmierdzących ciuchach chodził jak ty, bo pralki nie mam. No, brudasie. Bo brudas jesteś. Ty słowa riposta nie potrafisz powiedzieć. Ja nie wiem, czy ty wiesz, co to w ogóle znaczy. Czy to po prostu małpujesz ode mnie, no bo ja tak robię. Ja wiem, co to znaczy riposta. Ale ty nawet tego słowa nie potrafisz powiedzieć. Deklu ty. Mówisz, że ja alkoholik. No dobrze, jestem alkoholik. Pijak. A ty co, menelu jeden? Ile razy wódę stawiałeś na stół? Swoją? Nie moją, bo ja z wódką do ciebie ani razu chyba nie przyszedłem. Ani razu. Ile razy wódę stawiałeś? Ile razy? I kto tu kłamie? Znowu gadasz banialuki i myślisz, że wszyscy w to uwierzą. Ile razy wódę stawiałeś? Powiedz mi, ile razy? Ile razy piwo ode mnie wyciągałeś po pół szklanki albo po szklance? Ile razy to było? I powiesz, że ja kłamie. Ty masz coś z głową, nie halo. Coś mi tutaj, coś nie trybi. Nie trybi. A łypa to ci warga, to niedługo będzie coś po ziemi się ciągać. Jak wyglądasz? Zrobił się. Kasanowa. Ciekawe, kogo ty dorwiesz. Chyba 90-latkę. No, chyba 90-latkę. Także gościu, słuchaj, ja cię już nawet nie oglądam. Tylko przyjrzałem chyba z 5-6 minut. Zanotowałem, co trzeba i mam to w nosie. I będziesz sobie radził sam, bo cię wszyscy opuszczą. A jak nie, to wylądujesz tam, gdzie twój brat. I tam skończysz, zobaczysz. Moje słowa się sprawdzą. Bo ja jak nawet pojadę na leczenie, no to pojadę, wyjdę. Wyskoczę. A ty może być tak, że badań nie przejdziesz. Chociaż na swoje sprytostwo to pewnie tak. Pewnie udasz normalnego, ale są dowody zresztą, są filmy. Łatwo to pokazać. Z łapami się rzucasz do majora już teraz ostatnio. Co ci? No ja nie wiem, no człowieku, no. Rzucasz się z kijem do majora. No człowieku, ciebie trzeba leczyć psychiatrycznie i to w zamkniętym oddziale. Zobacz, co ty wyprawiasz. Spójrz na... A zresztą, co ja będę gadał? Spójrz na siebie po prostu, na swoje filmy i na swoje wypowiedzi. 23 kwietnia dochodzi do skandalu obyczajowego, który przeradza się w krótkotrwałą aferę. Kakasa dla pana Jana Łosia. 3 dyszki za namalowanie sobie coś na czole, 4 dechy za wybicie browara na raz, albo 50 za pocałowanie majora w policzek. Wybieraj.
Oddechaj i wróć. 3 złote wrócili. No. Czekaj, 3 złote za... Jakiś rysunek, czekaj. Wysyłam do Nate'a za 30 zł, a jak wymieniesz browara na raz 140 zł. To jest kłamstwo. A jak dasz guzik w policzek... Ja mogę napisać 50 tysięcy dolarów. Czekaj, soli. O dzień po znajomości. No, mam pasuje. Klininy. Jedno. Następne? Następne pytanie. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam, szef sztabu.